Daniel Omielańczuk. Drugie zwycięstwo dla Federacji DSF i trzeba przyznać na samym wstępie, że jesteś chyba najbardziej teraz zapracowanym zawodnikiem polskich sportów walki. No, mam nadzieję, że będzie dalej tak, następna część roku też będzie taka pracowita. Jak już powiedziałem wcześniej, czym częściej walczę, tym zdecydowanie lepiej mi to wychodzi. Teraz mam nowe motywacje, chcę walczyć jak najczęściej. To co, będziesz tak przeplatał te starty raz K1, raz MMA, czy następny występ będzie klatka? No mam nadzieję, że uda się tak wszystko ładnie zgrać, że będę walczył raz w ACB, raz w DSF-skim Boxing Challenge. Jak wyglądały te ostatnie dni, bo tak naprawdę nie było dużo czasu na to, żeby się tutaj przygotować do walki na torwarze? Nie, no nie miałem dużo czasu, ale po ostatniej walce właśnie w ACB 3 tygodnie temu byłem nieporozbijany, więc w poniedziałek już zrobiłem 2 treningi i tak naprawdę zrobiłem 3 sparingi takie stricte pod K1 w tym pełnym wymiarze czasu 3x3. Co widać, dobrze mi to zrobiło, czuję się kondycyjnie dobrze, więc naprawdę dałem, myślę, że dobrą walkę, szybko, duże tempo, nie było za mułe. Mówiłeś o tym, że nie jesteś pobijany też teraz, czyli jakby Laury. No, ale to, mówię o twarzy, bo to coś okay. Oczywiście. Czy Niko zaskoczył cię czymś? Nie zaskoczył mnie. Tak naprawdę, jak już powiedziałem, spodziewałem się, że będzie mocniej uderzał, bo Oli Thompson w pierwszej rundzie mocno bił. Niko Felima ciosów w ogóle nie czułem. Czy twoje treningi, które robisz teraz, różnią się jakoś od tych, które robiłeś wtedy, kiedy startowałeś tylko w MMA? Znaczy, wiesz co, tak jak powiedziałem, 3 ostatnie sparingi zrobiłem pod K1, tak cały czas robię przekrojowo, mi to bardzo odpowiada. Zawsze byłem zawodnikiem stoikowym, więc nie muszę się dużo przestawiać. A czy masz jakiegoś rywala konkretnego, z którym chciałbyś się zmierzyć teraz? Nie mam, ja chcę po prostu walczyć, tak? Chcę walczyć jak najczęściej, nieważne czy to będzie klatka, czy ring, chcę na tym jak najszybciej dużo pieniążków zarabiać. A kiedy można spodziewać się kolejnej walki? No jak ta noga nic poważnego, to mam nadzieję, że w czerwcu już gdzieś zawalczę. Szybkiego powrotu do zdrowia i do zobaczenia w ringu. Dziękuję bardzo.